ja składałem interpelację do pana wójta odnośnie pracy Orlika. I dostałem odpowiedź, jak Orlik jest czynny, w których godzinach. Bo rozumiem, że to wypływa z regulaminu, jak powinien być czynny. Ale mnie chodziło, jak był czynny. Skoro napisał mi pan, że pan, ten, który się tym zajmuje, jest zatrudniony na czas nieokreślony z kwotą 41,490 z pochodnymi. Jeżeli w styczniu mam popisane, ponotowane, bo się pofatygowałem, każdy dzień był sprawdzony, kiedy Orlik był czynny. Gdy dzieci miały ferie, dopiero w ostatnim tygodniu, chyba w czwartek, Orlik został czynny. Później pan mi dał harmonogram pracy pana Pawlaczyka. No to mnie w ogóle nie interesuje, jako, nie wiem, trenera Korony, tak tu wynika, turnieje, wyjazdy. Orlik ma być czynny dla mieszkańców, zgodnie ze statutem, praktycznie codziennie. A ten Orlik nie jest tak czynny. Teraz mam pytanie. Podał mi pan taką kwotę, że zużycie energii i wody 8 tysięcy. Na Orliku, czy to jest podłączone ze stadionem razem? Pod jednym wodomierzem? No bo jeżeli wodę zużywamy i energię na to, i wodę i energię na 8 tysięcy, teraz jeżeli chodzi o wyjazdy, też jest ponad kwota ponad 2 tysięcy. Kto to wyjeżdża z tego Orlika? Ale to jest tam jakaś drużyna orlikowska? Tak, ale które trenuje pan Pawlaczyk. No tak, no dobrze, ale to mam takie w razie pytanie, że pan Pawlaczyk tak często wyjeżdża z tego harmonogramu, który otrzymałem, to Orlik jest nieczynny, bo ktoś musi mieć, spełniać pewne dokumenty, pewne pod rygorem, powiedzmy, jak się zatrudnia animatora. Czy to ktoś z ulicy przychodzi, otwiera i zapala światło? No bo jeżeli ten pan tak często wyjeżdża i tak jak widzę, ten Orlik tak często był nieczynny. Mam ponotowany i dlatego chciałbym wiedzieć, kto w takim bądź razie zajmował się w tym czasie Orlikiem. Bo był bardzo długo w czasie ferii, gdy nasze dzieci były w domu, Orlik był nieczynny. Proszę bardzo. Wiadomo mi, że w czasie ferii pan Pawlaczyk cały tydzień prowadził zajęcia na świetlicy na pewno. Wie pan co, ja mam w programie, tu pan Pawlaczyk napisał, gdzie to miał, że pomoc nie prowadził. Sam mi to napisał, pomoc w organizowaniu ferii na świetlicy. Nie, to były, no, ale nie, ale panie przewodniczący, Orlik to jest inna bajka, co bierze za to pieniążki i powinien być. Panie radny, to nie do mnie pytanie w sumie, ale... Nie, ja tylko twierdzę, wiem, że coś a o mieszkańców Stuchowa słyszałem jeszcze coś innego, ale to na zasadzie plotki nie powtarzam, czy gdzie ten pan był w tym czasie, ale Orlik autentycznie był nieczynny. Światła zapaliły się w czwartek przed końcem ferii. To jest jedna rzecz. No nie wiem, jak się tam stosunkuje do tego, no bo jeżeli zatrudniamy osobę odpowiedzialną za Orlika, za 40 prowadzimy tam dokładnie kilka tysięcy, no to ten Orlik powinien być dzień w dzień czynny. Godziny są określone w regulaminie, ale on nie był tak czynny. Na piśmie szczegółowej. Trzeba pytanie było trochę ogólnie, co to jest. Ja nie będę się ustosunkował do tego, bo to wymaga. Chciałem tylko zwrócić uwagę na jedno, że pani Warto na Orliku jest zatrudniony w ramach również projektu. Do tej pory był zatrudniony w ramach dofinansowania z RZS-u. Obecnie podaliśmy wnioski do. Ale panie wójcie, ja to wejdę słowo. Ale ja tylko proszę, skończę. Bo ja pan nie przerwany, to skończę i proszę. Oprócz tak zwanego otwarcia Orlika, bo tego się pan domaga, ja uważam za niegospodarność, żeby Orlik był otwarty, światło zabrone, kiedy nie ma nikogo w styczniu, zwłaszcza w styczniu, kiedy jest taka inna pogoda. Więc pan animator ma również w zakresie czynności szereg innych zadań do realizacji. Zgodnie z tym praktycznie połowę czasu ma przeznaczone na inne zadania związane z tak zwanym
upowszechnianiem sportu na terenie gminy, stąd jego rozliczne zajęcia związane nie tylko z wyjazdem tego rolnika, ale również z innymi drużynami, także organizowanie różnego rodzaju turniejów i tutaj doliczenie się tych godzin, tak jak pan to sugeruje, znaczy w soboty, w niedzielę też rolnik jest otwarty, więc gdybym chciał mu dać wolne na soboty, w niedzielę, to praktycznie rolnik powinien być czynny 2-3 dni, bo godziny w okresie świątecznym, jak mam wiedzieć, to się podwójnie, więc... Ale ja szczegółowe odpowiedzi udzielę panu na piśmie. No nie, bo ja dostałem pana taką odpowiedź. On w Stuchowie czynny jest od poniedziałku do piątku. W godzinach od 8 do 15. W okresie roku szkolnego dla planowanych zajęć dla uczniów szkół, przedszkola oraz grup zorganizowanych dla pozostałych mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach od 15 do 21. A więc praktycznie Orlik, jeżeli taki jest regulamin, powinien być czynny praktycznie co dzień od piątku do poniedziałku od godziny 8 do 21. Tu pan wyszczególnił te wszystkie. Ja rozumiem, że od 8 do 15 jest ktoś inny, a później jest ktoś inny. Od 8 do 15 Orlik jest udostępniany szkołom. Oni mają, prowadzący zajęcia mają klucze do rolnika i oni korzystają z obiektu. Dlatego tak jest napisane. W pozostałym okresie, w zależności od potrzeb, jest zakładowo obecny zatrudniony pracownik. Ale o szczegółach, tak jak powiedziałem, udzielę na piśmie.